Panie trenerze, w poniedziałek kolejne ligowe spotkanie przed Zagłębiem Lubin. Zmierzycie się z Górnikiem Zabrze na własnym stadionie. Kibice w pamięci mają ciągle derbowy pojedynek ze Śląskiem, kiedy Miedziowi przekonująco wygrali 4-0. Stać was na taką formę, na taki występ w meczu z Górnikiem? Tak, ja bym był bardzo zadowolony, gdyby ten mecz odbył się praktycznie stejnie, żebyśmy wygrali 4-0 a była taka atmosfera, taka fajna atmosfera, tak jak w meczu derbowym, także byłoby jenom dobrze. Panie trenerze, w meczu ze Śląskiem nie ma co ukrywać, Zagłębie było zabójczo skuteczne. Wykorzystaliście większość wypracowanych sobie okazji. Tej skuteczności troszeczkę zabrakło w meczu z Podbeskidziem, gdzie mieliście okazję do tego, żeby zdobyć gole. Te bramki nie wpadały. Popracowaliście nad tym? Tak, ja myślę, że w tom meču v Podbeskidě my jsme stvořili nějaké svoje situace, ale nebylo jich takých tak vážných situací, jak tutaj v meču se Šlonskem, ale na druhou stranu já jsem čekal, že ten meč nebude o těch situací, že bychom měli jednu, dvě situace a ty třeba vykořistat. No. Brakovalo nám v tom meču vykončení druhé situace, dobytě druhého gola a ten meč bychom asi už vyhrali, ale to se nezdařilo a nakonec jsme inkasovali branku a odvezli jsme jenom z Podbeskidia jeden punkt. No, ten následný meč s Górnikem bude odvrutný. Górnik má dobrou družinu, gra vysokým pressingem, gra bardzo dobře v ataku, praktičně, i když v tom teď na Vyosně nezdobývá punktov, ale ta gra není tak zlá. Panie trenerze, vlastně Górnik Vyosnou zdobývá mniej punktov než jesienią, ale w pierwszej części sezonu to Zagłębie było lepsze na wyjeździe, pokonaliście rywali, też przekonująco, 2-0. Ten mecz będzie łatwiejszy, bo gracie u siebie, czy nie można tak oceniać wagi spotkania? Ja myślę, że to nie ma znaczenia. Znaczenia ma to, co zawodnicy zrobi na boisku, a jeśli będziemy grali dobrze w piłce, będziemy stwarzali sytuację, a ty wykorzystamy, tak wierzę, że wygramy to spotkanie, ale Górnik jest bardzo trudny przeciwnik. Właśnie, czyli to stworzenie sobie kilku sytuacji, wykorzystanie ich, to najprostsza recepta na zwycięstwo w meczu z Górnikiem. Tak, piłka nożna nie jest trudne zawody, ja myślę, że to jest jasne. To sobie stworzy więcej sytuacji, jak je wykorzysta, ten wygra ten mecz. Także praktycznie zadanie jest łatwe, ale wykonanie to jest trudne. W poniedziałek kolejny ważny mecz Zagłębia Lubin. Miedziowi zmierzą się na własnym boisku z Górnikiem Zabrze. Łukasz, jak wyglądają przygotowania do tego spotkania? Od początku tygodnia ostro trenujemy, bo chcemy ten mecz wygrać. Wiemy, jaka jest tabela i jest duża szansa na to, żeby zająć jeszcze miejsce właściwie w czołówce, także jest o co grać. W zeszłej kolejce mierzyliście się z Podbeskidziem, w Bielsku padł remis. Z tego spotkania i z przebiegu tego meczu nie byliście do końca zadowoleni? Na pewno nie byliśmy zadowoleni, bo jechaliśmy po 3 punkty. No ale cóż, takie życie i zdobyliśmy jeden, teraz trzeba odrobić to na własnym boisku. A wyciągnęliście jakieś wnioski z tego spotkania w Bielsku, bo mecz układał się dla was dobrze, aż do straty tego gola na 1-1. No tak, to wydaje mi się, że to jest nasza bolączka trochę gra w ataku pozycyjnym, bo lepiej czujemy się w szybkiej kontrze. No ale tak się mecz ułożył, Podbeskidzie dobrze się broniło, widać, że mają solidny zespół, widać na Wiosnę, bo punktów zdobyli dosyć dużo, także no, trzeba zakasać rękawy i wziąć się do roboty. A jakiego Górnika spodziewacie się tutaj w Lubinie? No ja myślę, że po ostatniej porażce przyjadą bardzo zmotywowani i znając trenera Nawałkę na pewno będą to boisko orać.